Sportowy przegląd tygodnia, Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Piłkarki ręczne Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Skałka Śląsk wywalczyły czwarte miejsce w rozgrywanych w Koszalinie Mistrzostwach Polski w plażowej piłce ręcznej w kategorii młodziczek. Świętochłowiczanki dosłownie otarły się o medal, przegrywając w tzw. shot-outach, czyli pojedynkach sam na sam z bramkarzem. W regulaminowym czasie gry MUKS remisował z MKS-em Brodnica 1-1. Zespół Skałki Śląsk pokazał doskonałą grę i niezwykłą determinację. Zabrakło trochę szczęścia. Zwycięstwo dla Bukowsko-Dopiewskiego KPR. Wjeżdżamy na tor speedrowerowy, gdzie ostatni weekend sierpnia upłynął pod znakiem walki o tytuły w najbardziej prestiżowych krajowych rozgrywkach, indywidualnych mistrzostwach Polski. W Gnieźnie, gdzie zawody się odbywały, nie zabrakło oczywiście świętochłowiczan. Złoty medal w finale kategorii młodzieżowców dla Dawida Basa, który tym występem udowodnił, że tegoroczny sezon należy do niego. Zawodnik Śląska bez najmniejszych problemów wygrał we wszystkich 5 startach i z kompletem punktów zakończył zawody na pierwszym miejscu. Srebrny medal wywalczył Radosław Morawiak z Żołędowa, a trzecie miejsce wywalczył gnieźnianin Wojciech Małecki. Apetyt na medal Dawid Bas miał również w finale indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów. Niestety tutaj zawodnik Śląska musiał uznać wyższość rywali na podium, jednak dojechał inny świętochłowiczanin Marcin Kołata, który podobnie jak Łukasz Łaniecki z Gniezna i Remigiusz Burchard z Torunia miał 16 punktów po serii zasadniczej. Dodatkową rozgrywkę wygrał zawodnik z Gniezna, jednak za jego plecami na mecie zameldował się jeździec Śląska. Kończąc finał ze srebrnym krążkiem, medal z pierwszej stolicy Polski przywiózł dla Śląska jeszcze Igor Orłowski, który dzięki zdobyciu 17 punktów zdołał wjechać na najniższy stopień podium w finale indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. Wygrał Radosław Morawiak z Żołędowa. Piłkarze czwartoligowego Śląska odnoszą zwycięstwo w Bytomiu. Zespół trenera Daniela Tukaja po niezwykle dramatycznym pojedynku pokonał ubiegłorocznego pretendenta do awansu, który trzecią ligę przegrał w barażach, Sząbierki Bytom. Świętochłowiczanie prowadzili 2-0, aby remisować na 5 minut przed końcem 2-2. Bramkę dającą zwycięstwo w doliczonym czasie gry zdobył Adrian Lesik. W końcówce po faulu zawodnika Śląska wywiązała się przepychanka, wskutek czego czerwone kartki ujrzało aż 4 zawodników. Sząbierki Bytom, Śląski Świętochłowice 2-3. Poza wspomnianym Lesikiem, który piłkę w siatce umieścił dwukrotnie na listę strzelców, wpisał się także i Jakub Barteczko. W tabeli dzięki tej wygranej Śląsk awansował na 9 miejsce, które zajmuje z dorobkiem 7 punktów. Stawce przewodzi Warta Zawiercie. Pozostajemy na piłkarskich boiskach. Udane spotkanie po serii porażek mają za sobą Lipinianie, którzy co prawda nie zdołali zainkasować kompletu punktów, ale wreszcie pokazali, że ciągle są w grze o pozostanie wśród zespołów Ligi Okręgowej. Drużyna z Łagiewnickiej 80 po całkiem niezłym pojedynku zremisowała z siemianowiczanką Siemianowice Śląskiej 1-1. W tabeli klasy okręgowej naprzód z dorobkiem 4 punktów skoczył na 7 miejsce w tabeli. Prowadzi Podlesianka Katowice. Bramkę na wagę remisu dla naprzodu zdobył Robert Pleszak. 12 września teren Ajski w Chropaczowie znowu stanie się polem bitwy. W tym roku po raz drugi spotykamy się na drugich śląskich manewrach ASG z okazji drugiego powstania śląskiego. No to taka forma uczczenia tej rocznicy, forma takiej rozgrywki i sportowej, i jednocześnie patriotycznej. Pan tu się przygotował, na razie w pojedynkę, ale takich osób, ludzi przebranych w mundury tam na Ajsce będzie mnóstwo, bo też mnóstwo się osób zapowiada, czy na dzień dzisiejszy wiemy już mniej więcej, jaka będzie to liczba? No już na dzień dzisiejszy jest zapisane 150 osób, no mamy pozwolenie do 250. Te najbliższe dni, no to jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt osób, które się zapisze. No ludzie przyjeżdżają z całego Śląska, od Wrocławia, Opola, Łodzi, aż po Podkarpacie. Na czym dokładnie, jeżeli możemy uchylić rąbka tajemnicy, to wydarzenie będzie polegało? Uczestnicy będą podzieleni na 2 bataliony. Batalion powstańczy ze swoim dowódcą i 6 plutonami. Po drugiej stronie również batalion niemiecki ze swoim dowódcą i 6 plutonami. Atrakcji nie zabraknie, bo nie tylko będzie próba odbicia z jednej czy z drugiej strony, ale będą również atrakcje dla tych, którzy postanowią tam 12 się wybrać. Co takiego? Tak, same manewry są zarezerwowane dla zawodników, dlatego że jest to rozgrywka sportowa, ale tak jak mówiłem, nawiązujemy do tych akcentów sprzed 100 lat, więc rolą w tych rozgrywkach ze strony batalionu powstańczego będzie odbić
tereny zajęte przez bataliony i plutony niemieckie w trzech scenariuszach, które będą rozgrywane czasowo. Poziom jest w tym roku zaawansowany. Zresztą sami uczestnicy, widząc w tamtym roku teren, prosili, aby te manewry były z takiego prawdziwego zdarzenia. Tak jak powiedziałem, dla postronnych osób też coś przygotowaliście. Tak. W tym roku połączyliśmy drugie śląskie manewry ASG wraz z piknikiem militarnym. Jako organizatorzy przygotowaliśmy i miejsce, gdzie będzie można spróbować swoich sił na strzelnicy, jak również w formie rzutu granatem będzie można zwiedzić stanowiska i policji, i straży pożarnej, jak również w sam patronat weszło Muzeum Powstań Śląskich, jak również będzie można posmakować dań polowych, które będzie nasza restauracja Ramzes już w takiej formie właśnie polowej, z kuchni polowej serwować. I jak podczas pierwszej edycji tego wydarzenia, również i tym razem nie zabraknie tego celu charytatywnego. Tak, sama impreza jest organizowana w celu charytatywnym. Osoby, które uczestniczą czy w samej rozgrywce tej sportowej, jak również uczestnicy, mogą wspomóc do puszek Dom Dziecka Nasz Świętochłowicki, no bo głównie ten cel jest charytatywny. Także sport, rozrywka, patriotyzm i plus wsparcie naszego Domu Dziecka Świętochłowickiego. O której rozpoczynacie? Jako zawodnicy rozpoczynamy no bardzo wcześnie, bo o godzinie 6 już stawiamy stanowiska. Od godziny 7 do 9 jest sprawdzenie zawodników na stanowiskach wraz z podpisami. O godzinie 9 oficjalne przywitanie, 9:15 rozprowadzenie wraz z zasadami BHP, no i samym reżimem sanitarnym, czyli COVID-19, przypomnienie tych zasad bezpieczeństwa, aby ten dzień był takim dniem i sportowym, i radości, ale również i zdrowia dla wszystkich uczestników, nie tylko zawodników. Patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent miasta. Warto również wspomnieć o tym, że podczas sobotniej imprezy będzie można zobaczyć z bliska specjalistyczną naczepę do obsługi sprzętu polskiego systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patrio, którą będzie produkowała świętochłowicka firma Demarco. Jednym z patronów medialnych wydarzenia na ASC jest także nasza telewizja. We wtorek nad ranem po długiej chorobie zmarł Jerzy Szczakiel, żużlowa legenda. Pierwszy polski indywidualny mistrz świata na żużlu z 1973 roku. Złoty medal światowego czempionatu wywalczył na Stadionie Śląskim w Chorzowie, pokonując inną legendę żużlową Iwana Maugera. W swoim dorobku medalowym Opolanin ma także m.in. złoty medal Mistrzostw Świata Par zdobyty w 1971 roku wspólnie z Andrzejem Wyględą. Człowiek niezwykle sympatyczny i skromny, zawsze uśmiechnięty, o żużlu mógł rozmawiać bez końca. Miał 71 lat. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w Sportowym Przeglądzie Tygodnia. Dziękuję, do widzenia.